Agata, najlepsza. Lubisz sobie popić, co? Chcę pogadać. Zamieniam się w słuch. Dobrałeś sobie interesujących ludzi do swojej kompanii. A co w nich ciekawego? Moczy mordy i hultaje, wszyscy co do jednego. A skąd ich wziąłeś? Niektórzy są ze mną od dawna. Innych zebrałem z gościńców, a jeszcze inni sami mnie znaleźli. Przynajmniej mam się z kim napić i zabawić. No i odkąd z nimi podróżuję, moi starzy wrogowie siedzą cicho. Nigdy nie widziałem podobnej szabli. Skąd pochodzi? Z Ofiru. Dostałem ją w prezencie. Byle chłystek może powiesić sobie u pasa broń i obnosić się z nią, udając groźnego. A moja szabla ostrzega, że jeśli jej dobędę, to padnie trup. Jej widok z miejsca studzi pentaków, chętnych zmierzyć się z Olgierdem von Everetz, słynnym infamisem. Medalion podpowiada mi, że jest magiczna. Owszem, nie sądzę, żebyś kiedykolwiek wcześniej widział lepszą broń. Ciągle zastanawiam się, w jaki sposób zmieniłeś tego ofirczyka w potwora. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się, że to nie była zwykła klątwa. A co to? Profesjonalna ciekawość, czy zwykłe ludzkie wścibstwo? Doskonalenie zawodowe. Chcę wiedzieć na przyszłość. Na przyszłość? Łudzisz się, że uda ci się spełnić moje życzenia i wszystko skończy się dla ciebie dobrze? Zobaczymy, jak będzie. A teraz przyznaj, pomagał ci jakiś czarodziej. Dam ci podpowiedź. Nie tylko ty zajmujesz się spełnianiem życzeń. Odim zmienił ofirczyka w potwora na twój rozkaz? Nie. Sam to zrobiłem. Ale masz rację. To nie była zwykła klątwa. To było życzenie, które wypowiedziałem w gniewie. Nie sądziłem nawet, że się spełni. Mimo wszystko nie żałuję. Skąd właściwie znałeś tego ofirczyka, którego zamieniłeś w potwora? Ależ jesteś ciekawski. Przecież lubisz gadać o sobie. No, nie da się ukryć. Ofirczyk był królewiczem, który podróżował po świecie inkognito, by poznawać obce zwyczaje. Była też pewna dziewczyna. Ktoś ważny dla niego i dla mnie. Wówczas nie mogłem się równać z zamorskim arystokratą. Więc rodzice obiecali jej rękę ofirczykowi, mimo że to mnie kochała. Żebyś ty widział, jak on ją czarował. Gdy pytała go, dlaczego podróżuje w przebraniu zwykłego kupca, odpowiadał, że jest jak żaba z bajki. Wystarczy jeden pocałunek, żeby stał się dla niej księciem. Chciał być żabą, to został żabą. Mam coś dla ciebie. Uwielbiam prezenty, ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam, przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź. O, od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Maksymiliana Borsodiego, zgodnie z życzeniem. A papiery gdzie? Zostały w skarbcu. Chciałeś don, dostałeś don. O zawartości nie było mowy. Widzę, że szybko się uczysz. Już kręcisz jak Odim. Tylko patrzysz, jak człowieka okpić. Wiesz, co robimy z kompanią, jak natkniemy się na takiego jak ty? Chętnie posłucham. Lubię opowieści z dreszczykiem. Nie jestem w humorze na krotochwilę. Ja też nie. Wykonałem dla ciebie robotę, Olgierd. Co do litery. A że jesteś niezadowolony, cóż. Trzeba było lepiej dobierać słowa. Tak, trzeba było. Domyślam się, że poszedłeś z Horstem na układ.
Szkoda. Kawał skurwysyna. Nie. Poszedłem na układ z jego bratem, który potem zatłukł Horsta złotym świecznikiem. Ha, dobre i to. Po co ci w ogóle były te papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz, dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Widać, staruszek przeczuwał, co się święci. Zamierzałem przesłać te papiery komu trzeba. Borsodich wylądowaliby na bruku, a szpital miałby dość pieniędzy, żeby leczyć sierotki i żebraków pro bono. To bardzo szlachetne z twojej strony. Tak się przejmować potrzebującymi. W dupie mam potrzebujących. Niech zczezną razem z całym miastem. Tu chodzi o jedno. O zemstę. Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Też cię kiedyś wywalili z aukcji? Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? Inaczej bym nie pytał. Ha, pyskaty jak zawsze. To było tak. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj, przegrana sprawa w sądzie. Wiesz jak jest. Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsodi skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Ech, jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca. Portret grobowy matki. Koński rząd brata. Ech, dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach. Nie dziwne, że nie zapałałeś do niego miłością. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało, zerwali z rękowiny. Innego jej kandydata znaleźli. Zza morza. Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. I co było dalej? Ech, dalej, Wiedźminie, to było jedno wielkie, cuchnące gówno. No, co tak sterczysz? Chcesz coś jeszcze? Czas, żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj, Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Hej tam, wyciągnijcie śledzia z beczki. Ciągaj się. Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać? Czy nadal nie obchodzi cię, co mam do powiedzenia? Jestem gotów. Słucham. Dobrze. Wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu, co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuję się do chamskiego diktum. Rozumiesz? Sprawdzę to, składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Przepuśćcie go i oddajcie mu konia. Chodź, Geralt.
Wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy. Ofirczycy mawiają, że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem, żeby mieć bogów za świadków. O co chodziło z tą beczką? W drodze tutaj zatrzymaliśmy się na popas w gospodzie, na ziemiach niejakiego Beztrwogiego. Bawiliśmy się hucznie, bo od tego są karczmy. Beztrwogiemu się to nie spodobało. Przysłał człowieka, który zagroził, że jeśli kiedykolwiek wrócimy, to zawiśniemy. Karczma poszła z dymem. Ale zostawiłem karczmarzowi sutą rekompensatę. Tyle, że kanalia nie wspomniała o pieniądzach właścicielowi. Ale to nieważne. Liczy się, że ktoś nazwał mnie psubratem i groził mi śmiercią. To była jedna z tych gróźb, które brzmią jak zaproszenie, więc zamierzam wrócić w tamte strony. Pewnie zdążyłeś sobie narobić wielu wrogów. Nie dzisiaj i nie jutro, ale w końcu ktoś znajdzie sposób, by cię dopaść. Dlaczego miałbym się tym przejmować? Nie czuję strachu, nie czuję żalu. Uczeni z miasta Oxenfurt utrzymują, że nie ma bogów, a po śmierci jest tylko pustka. Ja już poznałem tę pustkę. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. Spełniłem dwa twoje życzenia. Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, ufny we własne siły. Niczego się nie boisz. Trzecie życzenie, jeśli łaska. Mutacja pozbawiła cię uczuć. Powiedz, kochałeś kiedyś? Ale tak prawdziwie. Tak, kochałem. Możemy już przejść do rzeczy? A może raczej wróćmy do środka i pogadamy o tym przy gorzałce? Napijemy się, gdy będzie już po wszystkim. To niemożliwe. Jeśli ci się powiedzie, to już po mnie. A jeśli ci się nie powiedzie, to już nie wrócisz. Nadal czekam na trzecie życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech będzie. Posłuchaj, miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie. To masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do Beztrwogiego, ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. Powiedz przynajmniej, gdzie znajdę twoją żonę. W moim dawnym domu, na wschód od włości Martina Fei, życzyłbym ci powodzenia, ale sam rozumiesz. Żegnaj, Geralt. Tak, Geralt? Muszę przyznać, że miałaś niezły pomysł z tym weselem. Rzadko odpoczywam, więc takie oderwanie raz na jakiś czas dobrze mi robi. Jestem medyczką. Kiedy coś zalecam, zazwyczaj wiem, co robię. Mam nadzieję, że Witold nie irytował cię za bardzo. Był... specyficzny, to prawda, ale polubiłam go. Za życia pewnie był z niego niezły gagatek. Miałaś sobie coś przemyśleć. Przemyślałaś? Tak. Pomyślałam, że byłoby bardzo miło, ale... Ale lepiej, żeby między nami zostało tak jak dotychczas? Ty ciągle jesteś w drodze. Mnie pewnie niedługo też gdzieś znowu przerzucą. Poza tym już raz próbowaliśmy. I sam wiesz, jak wyszło. Masz rację. Ale wina od czasu do czasu będziemy się mogli razem napić. Jasne. Kiedy tylko zechcesz.
Do zobaczenia. Łódka, nie tak szybko. Zardzewiała i zarośnięta pnączami. Może jest inne wejście. Jest tam kto? Hej! Słyszysz mnie? Kajmir? Kajmir! Jesteś tam? Ciszej. O bogowie! Aleś się mnie! Ciszej, mówię. Ta mgła nie jest naturalna. Może być, że coś się w niej ukrywa. Mglaki, błędniki. Nie chcesz, żeby tu przeszły. Mglaki? Melitele, święta matko. Na co mi to było? No właśnie. Co tu robisz? Widzicie, pomyśleliśmy z Kajmirem. Tyle lat dworek stoi pusty. Tyle dobra się marnuje. Aha. Jesteś złodziejem. Złodziej żywych okrada. A trupom co szkodzi? Kajmir poszedł drzwi otwierać, ja stanąłem na czatach. Nagle słyszę, lampa trzasła i cisza. Wołam go, ale... Co to było? Ten mglak, o którym mówiliście? Nie. O, kamień se... Sprawdzę, co to było i poszukam twojego wspólnika, a ty... Ja nie mam czasu czekać, zmywam się stąd. Spora ta posiadłość. Jak ja znajdę te róże w takiej mgle? Świeży nawóz. Woda jest lodowata, jakby biła z górskiego strumienia. Wytarta. Ktoś tu często przesiadywał. Co robisz w tym miejscu? Lepiej zmykaj, zanim coś ci się stanie. Stłuczona lampa i zadeptana ziemia. Ktoś tędy coś ciągnął. Ciało?
Ule. Zadbane, ale co do jednego wymarłe. Ktoś nadal regularnie pielęgnuje kwiaty, ale nie ma tu fioletowej róży. Drewno zdążyło już zbutwieć. Ciągnięto tędy rannego człowieka. Ślady podkutych butów prowadzą z tylnej części ogrodu. Lepiej stąd zwiewaj, mały. Tutaj nie jest... Co to za dźwięk? Jakby kopanie. Wytrych musiał należeć do drugiego złodzieja. Mogiły, bez nagrobków, jedna koło drugiej jakby w grządkach. Witaj. Słyszysz mnie? Złodziej zmasakrowany. Kim jesteś? Czekaj. Yeah.
cholery było? Brak oczu, nozdrzy, zdeformowane narządy. Zaraza, to coś nie miało nawet prawa żyć. Cóż, filozofowie nadal spierają się, co to znaczy żyć. Normalnie byłbym zaskoczony, ale nie po tym, co właśnie widziałem. Kim jesteście? Z pewnością nie zwierzętami. Myśl o nas jako o przyjaciołach domu. Po co to przedstawienie z udawaniem zwierząt? Nie mogliście mnie ostrzec? Nie. Jesteśmy zobowiązani do zachowania dyskrecji. To po co w ogóle ze mną rozmawiacie? Cóż, rzadko mamy okazję pomówić z człowiekiem. I jesteśmy ciekawi, co cię do nas sprowadza. Trochę więcej konkretów poproszę. Później. A co powiecie o nim? To wasz znajomy? Nazywaliśmy go Klucznikiem. Nie przypomina żadnego znanego mi stworzenia. Skąd się tu wziął? Z bardzo daleka. Został wyzwany, by chronić dom i panią Iris. Dbał o ogród, zajmował się nieproszonymi gośćmi. Z bardzo daleka? To znaczy skąd? Nazwa tamtego miejsca nic ci nie powie. Znacie człowieka, do którego należy to miejsce? Olgierda von Everetz? Znamy. Gdy odszedł, zostawił majątek swojej żonie. Świetnie. W takim razie, czy zastałem panią von Everetz? Możecie mnie zaanonsować? Czego od niej chcesz? Przyszedłem po fioletową różę, którą Olgierd podarował Iris, nim wyjechał. Iris jest w środku, w sypialni na piętrze. Weź jego klucz. Otwiera tylne drzwi domu. W takim razie pójdę się przywitać.